Drodzy słuchacze i oglądacze Radia Koncao w umietniczkoj piwnicy. Temat dzisiejszej programy będzie bliskie spotkanie z językiem mezzosłowiańskim, literaturą i inoplanetianami. Jak myślicie, jeśli by przylecieli na Ziemię, jakie by było ich zrzenie naszej kultury i cywilizacji? żebyśmy mo mogli im pokazać jako nasze dosegnienia, nasze uspiechy. Może na przykład Z Stoj myśli, z ja budu między innymi przedstawicił Wam przegląd znano znanego ukraińskiego pisatyla Jurija Andruchowicza Radio Noc. Czytajcie słowiańskich pisateli, nechaj meczu słowiańska sila będzie z Wami. Juri Andruchowicz, Radio Noc. Nowa naobyczna no kniga Radio Noć znanego ukraińskiego pisatelia, poeta i piewatila Jurija Andruchowicza z miasta je była izdana w Polskie. Jest to ironiczna i moderna powieść, roman o życiu rock muzyka Josipa Rodzkogo, która dogodzi się niegdzie w wschodniej Europie. W niekakoj drżawie dzieje się prywrat, ale nieudaczne. Główny bogatyr tamo igra na fortepianach na barikadach, a Posle trebuje uciekać i przed do Szwajcarii. Tamo jest zatworiony w zaklucilni, gdzie poznaje bolnego finansowego i z mamnika. Koj dawaje jemu digitalny klucz do konta w banku, gdzie jest niekoliko milionów dolarów. Chce, aby te pieniędzy, budut i zdati na iskanie leków na śmiertelne choroby. Na żalost że mafia chocze te grosi. Dalej Josip Stryety lubo w życia i razem uciekają. Potem znowa w gradzie Nosarogi w nocnym klubu je zaklada miestno Radio noc. W którą puszcza, między innymi, progresywny rok gotycką muzyku, piosenki Davida Bołego, a także ukraińskich muzykantów. Jest to wnutrno, zadumliwo radio zacutliwych ludzi, którzy w nocy Nesped, i bo oni myślą o życiu i o drugich wieczach. Tam ostrzecia człowieka imenem Mefi. Który niekako przypomina Begemota z knigi Majstr i Margarita od Bulgakowa. Jego przyjacielem staje Sevran Edgar, zwany tako wierojętna od imena amerykańskiego pisatela-urzasa Edgara Alana Po. Na żalost autorytarna wlada nikogda i nikomu nie izwinia. Rok muzyk nieprestanno trebuje uciekati po całej Europie z swojej żenoju i w ranom. Andruchowicza jest polna udivitelnych sowpadyni i ironicznych metafor, które oprzedziły zabawno razne słabosti zapada i suczasności. Po mnieniu autora, ironia to jest najlepsze orudie Ukraińców. Oczy widno, to je było goworieno przed wpadą Rosji w Ukrainu. Bo w każdym slucaju przyzywam Was do przeczytania knigi Andruchowicza i bo jest godno. Bliskie strytienie trzeciego stopnia. Jest to autentyczna historia, koja je była glasna w Polskie w latach 80. -tych. Wtedy jeszcze nie było internetu i globalnego siela. Wiecz dogodila się w małym sielu Emilcin w północnej Polskie 10 kwietnia 1978 roku. Selian Jan Wolski, 71 lat, jej jechał pomalo do domu swoim prostym powozom z kobyloju les. Nagle je zauważył dwóch ludzi idących tej Dragu. Kiedy ich minul, oni sud sednuli do woza. W sielu to je było normalno, że Syliani nie odwozili Kogda je obrócił prymietku na swoich gości, je zauważył, że sud mali, przybliżno 150 cm i mając zieloną korzu. I snute liczesa, czerne kombinezony, sut koso oki, oczy czerni, za to i zgledali trochę jako Chińczycy. Niekoliko minut później Wolski je usłyszał kako oni mówili jednym z drugim, ale nie zrozumieli ich języka. Zwuczalo to, kak ta 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 kogda goworili, oni oznaczali na niego. Wolski je nie imiel odwagi, daby smotriti na nich. Prosto jechal priet, aż dojechali do polianki. Tamo selian Sielian se mnogo, i bo zauważył wiseci autobus, kako nazywał kosmiczny korab który se trochu dwigal, ale nie dzielal nikakogo szumu. To je byl nol, neraz pozna poznamy obiekt latający. Kobyla je nie przestraszyła se, a je poznał, że to byli inoplanetjani. Potom jedyn inoplanetjanin je pokazał mu rukoju, daby se zatrimal. da to, że sam inoplanetjanin i je dali jemu przyznak, aby soszel i zwoza i poszedł za nim. Liftą wjechali w górę i weszli do wnutra Nola. Tam było jeszcze dwóch inoplanetianów i oni gestami poprosili, aby obnażył się. Innoplanetjani prikladali mu nekakie talirki do tiela, które ticho złóżali. Chwili a potem je pokazali mu, że może oblaczyć się. Następnie on znowu pojechał w dół liftom i je proszczał. W togda kosmiczny korab je polecił nad cielo, gdzie mnogo ludzi jego widzieli, a potom polecił w górę z glasnym zvukom. Dalej Wolski swoim wozom je pojechał spokojno do domu. Wsi ludzie i siela, którzy widzieli kosmiczny korapt i słyszeli glasny dźwięk, uwierzyli wraz z Wolskiego. Jan Wolski je był obsljedowany przez lekarzy, psychologów, socjologów. Je izmijati, i skuszali go i śmiejali, dokazali mu lożność i tak Nieefektywno, i bo był to człowiek prosty, z sielan, który nic to nie i zmyślił, nie je, izmyślił, ne je zlgal. Polska telewizja je film i zwieści o tym sluczaju. Po 44 lietow jego historia jest uznawana jako najlepiej udokumentowany sluczaj strytienia z UFO w Polsce i jedyny z największych wierogodnych w świecie. A dzisiaj czas i z w polno innej boczki. Petrowina, polska legenda z IX stulecia. Stanisław i Szczeponowa jest jednym z ważniejszych polskich świętych. Podobno, jako święty wojtych i Gospodlica Maria prycisła się do świętych chraniitelii w Polski. Nekogda Biskup Stanisław je i skupił od rycara Petra Stremieńczyka i z Janiszewa, zwanego Petrowiną, Sielo Petrowin na wecz biskupstwa. Po smrti Petrowina jego nasledniki sud napomnieli się o ziemniu. Postawiony przed sudą Stanisław je i zjasnił, kako kupił ziemię od rycara Petrowina, ale sąd nie był W Wtok da biskup Stanisław je prosił o trzy dnie w prerywa, które poświęci na molitwu. Je posiel w kostiel w Petrowinie, zdzielał msze i je nakazał otworzyć grob i ożywił je rycara Petra, daby onoj ono oprawdal w sudu, że prydal biskupu ziemię. Dalej rycar je wratil w grobu. Do groba. Tako je postupali przedstawicieli chrześcijaństwa od początku, kogda nakładali czuczu wieru Słowianom ogniem, meczem i krywdoju i zmyslali niewyrojętne historie. Wsiedź to, daby oglupi ludzi, daby ich porabiti, zabrati im samostojne myślenie. Wsiedź to, aby ubiedzić Słowianom, że świeczenik nie sód obycznymi ludziami, że sód nad ludziami. Pisownia E z haszkiem czytamy jak IE D z kreseczką czytamy jak DŻ C z haszkiem czytamy jak CZ S z haszkiem czytamy jak SZ ze chaszkiem czytamy jak ży. Zdrow. Pozdraw. Cześć. Dobro jutro. Dzień dobry. Dobry dzień. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobra noc. Z Bogą. Żegnaj. Do widzenia. Do widzenia. Blagodariu. dziękuję Chwala. Dziękuję. I zwini. Przepraszam. I zwinite. Przepraszam Was. Da. Tak. Ne. Nie. Kako jesi? Co słychać? Kako jestie? Co u was słychać? Kako se majesz? Jak się masz? Kako se imajetie? Jak się macie? Proszę, nie ma problemu. Nie ma je zaczto? Nie ma problemu. Nie ma jej biedy. Nie ma problemu. Nie ma jej problema. Możesz govoriti među słowiański. Możesz mówić po między słowiańsku. Możecie govoriti među Możecie mówić po między słowiańsku. Da, możem. Tak, mogę. Ne, nie możem. Nie, nie mogę. Znasz medziusłowiański? Znasz Międzysłowiański? Znajete medziusłowiański? Znacie Międzysłowiański? Da, znam. Tak, znam. Ne, nie znam. Nie znam. Umiejesz govoriti medzusłowiański. Umiesz mówić po międzysłowiańsku? słowiańsku? Umieję cię govoriti Umiecie mówić po międzysłowiańsku? Da, umiem. Tak, umiem. Potrzebno itti. Muszę iść. Treba iść. Muszę iść. Morają itti, muszę iść, muszą itti, muszę iść. Gdzie ty żywesz? Gdzie ty mieszkasz? Gdzie wy żyjecie? Gdzie wy mieszkacie? Ja żywu, ja mieszkam. Kiedy jesteś rodila? Kiedy ty się urodziłaś? Kiedy jesteście rodili? Kiedy wyście się urodzili? W lietu, w roku? Koliko i majesz liet? Ile masz lat? Koliko i maję lied? liet? Ile macie lat? I Majem liet, mam lat. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Wesołego rodzenia, wesołych Świąt. Szczęśliwego nowego lieta. Szczęśliwego Nowego Roku. Dobrogo Welika Dnia. Wesołego jajka. Radosnego swędka. Radosnych świąt. Lubię Cię. Kocham Cię. Lubię Ciebie. Kocham Cię. Lubię Was. Kocham Was. Jestem dobro. Jest dobrze. I mają są dobro. Mam się dobrze. Radują się, że ponowno widzę tę. Cieszę się, że znowu Cię widzę. Radują się, że ponowno widzę Was. Cieszę się, że znowu Was widzę. Od dawna jesteśmy sę nie widzieli. Dawno się nie widzieliśmy. Dla uspiecha, powodzenia. Szczęstia ti. Powodzenia. Szczęstia wam. Powodzenia wam. Dasę skoro widimo, Do zobaczenia. Brzo se uwidimo. Widzimy się wkrótce. Skazi zdraw od mene. Pozdrów ode mnie. Skażcie pozdraw od mnie. Pozdrówcie ode mnie. Na zdrowie. Na zdrowie. Budiamo. Na zdrowie. I maj dobry dzień. Miłego dnia. I majcie dobry dzień. Miłego dnia. się. Trzymaj się. Drżyjcie się. Trzymajcie się. Dobrogo w Smacznego. Choczu, ja chcę. Mi potrzebno, ja potrzebuję informacji. Mnie potrzebno, ja potrzebuję informacji. I Szukam. Czy mogu li ja pomogti? Mogę ci w czymś pomóc. Czy mogu li ja wam? Mogę wam w czymś pomóc. Czekają. Czekam. Gdzie je toalet? Pomoc. Pomocy. pomóż mi. Pomóż mi. Obsegam. Ogarniam. Obsegaj. Ogarnij. Rok. Got. Lieto. Nazwy miesięcy. Z lewoju stranoju. I mają te nazwy wyższe podobne do latyńskich, germańskich i tak dalej. Z Prawoju Stranoju nazwy wyższe słowiańskie: Januar, Styczeń, Sieczeń, Februar, Liuty, Marec, Bryzień. APRIL CWIETEŃ MAJ TRAWEŃ JUNI CZERWEŃ JULI LIPIEŃ August SYRPIEŃ SEPTEMBR WRIESIEŃ OKTOBR RUJEŃ NOWEMBR LISTOPAD Dekembr, decembr, SNIEŻEŃ Tydzień, siednica. Poniedziałek, wtorok, wtornik, srieda, czwartok, petok, sobota, niedzielia.